Walentynki to wyjątkowy dzień w roku, jednak jaki najlepszy prezent przekazać swojej drugiej połówce? Najlepszy prezent na walentynki? Może spędzony czas po prostu razem z osobą, którą się kocha? To zależy, co ta osoba druga lubi. Myślę, że na pewno spędzenie ze sobą czasu. We dwójkę, nie wiem, jakaś romantyczna kolacja może? Myślę, że bliskość drugiej osoby. Po prostu. Jesteśmy tak zabiegani w dzisiejszych czasach, że jednak ta bliskość, spędzenie czasu razem. Ja akurat się biorę na cały weekend w góry z moim mężczyzną, więc nadrobimy stracony czas. Jakie kwiaty najlepiej sprzedają się w walentynki? Przede wszystkim róże, czerwone róże, ale już teraz ostatnimi czasy i białe, i kolor wchodzi w grę, może najmniej, wiadomo, żółty. Tulipany, a staramy się mieć duży wybór w kwiatach i różne istorczyki, jakieś fajne amarylisy, i leukospermą będziemy miały, i trochę wiosennych kwiatuszków na pewno, takich jakieś tam anemony, jaskry. Klienci już jakby się otwierają bardziej na inne rzeczy niż takie standardowe. Na mecz będziemy miały na pewno czerwone goździki, może się znajdzie jakiś amator. No i tak generalnie z wszystkiego po troszku.